Szanowna Pani Minister, Szanowna Pani Poseł, Drogi Magnificencjo Rektorze, Szanowny Panie Starosto, Panie Wicestarosto, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, drodzy studenci, drodzy pracownicy, nauczyciele akademicy. To taki dzień szczególny i dla Was, ale i dla mnie dzisiaj. Po wielu latach wypuszczony na głęboką wodę w miejscu szczególnym, z którym gdzieś tam związany byłem jako starosta raciborski jeszcze bardzo dawno, jako członek konwentu uczelni, ale to było bardzo dawno. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie i z wielką radością uczestniczę w kolejnej uroczystości przedkowania. Wiele chciałoby się powiedzieć w tym dniu szczególnym, bo to dzień szczególny, zwłaszcza dla tego kierunku pielęgniarstwa, które gdzieś tam ma to tylko nauczyciele akademicy i tylko władze samorządowe, szczególnie władze powiatu raciborskiego, w imieniu których mam również zaszczyt dzisiaj przemawiać tutaj z tej mównicy, za co bardzo dziękuję, wiedzą, ile kosztowało to czasu, wysiłku i pracy i przede wszystkim determinacji. Macie takie wiodące nazwiska, nawet które z tego co pamiętam z korytarza w Starym Szpitalu znalazły się chyba w świetlicy na dole, gdzie zawsze były rady społeczne z pani Florenz Nachtig, ale można o niej mówić wiele. Jakby jej misja, jej przesłanie właśnie na ten dzień dzisiaj jest jak najbardziej celowe. Szanowni Państwo, nie odmówię sobie wspomnienia osób, które gdzieś tam z góry, z nieba, spoglądają z radością na nas, na ten szczególny dzień na naszej Akademii. Myślę, że to taki ważny moment dla nas wszystkich, tych, którzy wiedzą, o kim mówię. Mówię o panu profesorze Achimie Raczku, o panu Marianie Kapicy, o panu Michale Szepelanym i wielu, wielu osobach, których już nie ma wśród nas, a którzy na pewno z radością cieszyliby się świętem dnia dzisiejszego. Jako nie tyle codziennością, co taką niedźwiękowością, bo święto to szczególne. Jeszcze raz gratuluję Państwu, gratuluję Panu Jego Magnificencji Rektorowi, gratuluję wszystkim pracownikom i ludziom i wykładowcom, i nauczycielom akademickim. Szanowni Państwo, nasza Akademia to nauk stosowanych, zresztą to zawsze szkoła z marką. To szkoła, to miejsce, to uczelnia, gdzie taka, tworzenie takiej triady wartości jak wiedza, praca, kompetencje, to wartości tworzące codzienność, tworzące życie tejże uczelni od zawsze, od jej zarania, od jej początku. I tego Wam życzę. Tego życzę Wam w imieniu własnym, w imieniu władz powiatu raciborskiego, pana starosty, pani wicestarosty. Życzę szczególnie w dniu, gdzie mówimy głośno, jasno i z radością o tym, że pomimo, iż zawód to deficytowy, to pełni on, to mamy tą świadomość, iż pełnicie Państwo w zawodzie pielęgniarskim niesamowicie ważną rolę całej sieci, czy w całym systemie ochrony zdrowia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego studentom, którzy studentkom, które dzisiaj mają swoje święto, życzę w imieniu nas wszystkich wszystkiego najlepszego i powodzenia w nauce, a uczelni, panie rektorze, szanowni państwo, rozwoju wprost proporcjonalnego do kwadratu czasu z efektem takim, jaki mamy, jaki posiada ona do tej pory. Wszystkiego dobrego.